Witam Państwa bardzo serdecznie, przedstawicieli wrocławskich mediów w Domu Pomocy Społecznej na Skarpie, w popularnej nomenklaturze, kiedyś tak to było używana ta nazwa, na ulicy Dobrzyńskiej. Dzisiaj Solidarność, organizacja zakładowa Solidarności w Domu Pomocy Społecznej organizuje w ramach toczonego już od dłuższego czasu sporu zbiorowego strajk ostrzegawczy, który będzie między godziną 11 a godziną 13. Ten strajk jest wyrazem zaostrzenia protestu z uwagi na to, że te żądania i postulaty, które są od ubiegłego roku aktualne, przez dyrekcję nie zostały rozwiązane, również nie zostały rozwiązane przez właściciela Domu Pomocy Społecznej, czyli gminę miasto Włocławek i prezydenta Marka Wojtkowskiego. Uważamy jako Solidarność, że ci ludzie, którzy tutaj bardzo ciężko pracują w trudnych warunkach i mają również poparcie państwa, pensjonariuszy, zasługują na znacznie wyższe podwyżki niż to, co zrobił pan prezydent w kwietniu tego roku, gdzie wszystkich potraktował jednakowo. Tych, którzy już wcześniej mieli większe podwyżki, oni dostali 7%. I również nasze koleżanki i koledzy z Domu Pomocy Społecznej uzyskali te 7%, ale ze znacznie niższej bazy, więc sami państwo rozumieją, że mają być prawo rozczarowani i rozgoryczeni tego rodzaju podwyżką. Dzisiejszy strajk ostrzegawczy jest taką inicjatywą, która rodziła się przez kilka miesięcy. Nieskuteczne rozmowy z udziałem pana prezydenta, pani wiceprezydent zmusiły właściwie nas do tego, żeby podjąć kolejny akt w naszym sporze zbiorowym, jakim jest strajk ostrzegawczy. Nasz spór zbiorowy trwa już od marca, a rozmowy trwają tak naprawdę od zeszłego roku, od grudnia, więc myślę, że 10 miesięcy rozmów i wystarczy. W tej chwili czekamy na ruch miasta. Najbliższe rozmowy czekają nas w najbliższy poniedziałek. Zobaczymy, z jakim skutkiem zakończą się te najbliższe rozmowy, a jak do tej pory każda kolejna rozmowa z panem prezydentem, z panią prezydent kończyła się właściwie niczym dla nas. Najcięższą pracę mają te osoby, które pracują blisko mieszkańców. I pani w kuchni, które też zajmują się mieszkańcami w dużej mierze, panie opiekunki, panie pielęgniarki, panie pokojowe. W Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku są osoby i chore somatycznie, i chore psychicznie, i też niepełnosprawne intelektualnie. I ja tutaj mam taki wykaz mieszkańców, z jakimi właśnie mieszkańcami i z jakimi problemami my się spotykamy. I chcę państwu nadmienić, że często, ponieważ i po obiedzie na zmianie drugiej, czyli od godziny 15 do 22, i w sobotę, i w niedzielę na dyżurze jest tylko jedna pielęgniarka i jedna pokojowa, czyli dwie osoby na 58 mieszkańców, w tym osoby karmione przez personel to jest 11 osób, a do karmienia jest tylko jedna pielęgniarka, ponieważ jedna też musi rozwieźć, rozdać te posiłki. Osoby, które nie opuszczają w ogóle łóżek, 21. Osoby, u których wykonywana jest toaleta poranna i wieczorna, 25. Osoby pieluchowane, wymagające zmiany przez personel, 25 osób. I to często wykonuje też jedna lub dwie osoby. Osoby wymagające wyręczenia lub pomocy w kąpieli, to jest 46 osób. I teraz osoby leczone psychiatrycznie, 30 osób, które potrzebują stałej opieki i stałego nadzoru. Teraz osoby o stanie funkcjonowania poniżej 40 punktów w skali Bartel to jest 17 osób i te osoby powinny być w zakładach opiekuńczo-leczniczych albo w domach pomocy dla przewlekle somatycznie chorych. I osoby z otępieniem, w tym typu alzheimerowskiego, które mogą uciekać, które wiadomo i wypadają z łóżek i trzeba ich pilnować, żeby się nie przewróciły, i schody, i różnego rodzaju niebezpieczeństwa, to jest 26 osób. Także wtedy, kiedy jest nas więcej, to jest fajnie, chociaż nie całkiem, dlatego że dwie pielęgniarki na dyżurze dziennym od godziny 7 do 15, dwie panie opiekunki, jedna pani pokojowa, to jest 5 osób, no ale dyżury popołudniowe, dyżury weekendowe, to jest po prostu porażka. I teraz powiemy, że my się nie napracujemy. Jeszcze chciałem dodać, że w strajku dzisiejszym nie uczestniczy
pani pielęgniarka, która została na dyżurze, także proszę się nie martwić o zdrowie i życie mieszkańców. To zostało zabezpieczone już z góry. Dalszym krokiem może być również strajk właściwy. My chcielibyśmy tego uniknąć. Oczywiście poprzedzony w drodze referendum, jeżeli 50% załogi wyrazi zgodę, to w tym momencie może być przeprowadzony również strajk generalny. Ale jak powtarzam, chcielibyśmy tego uniknąć, chcielibyśmy, żeby w taki sposób kompromisowy nastąpiło porozumienie z dyrektorem i z prezydentem miasta, satysfakcjonujące chociażby w sposób taki, no, jak to jest przy kompromisie, obydwie strony, bo tutaj nasze koleżanki i koledzy nie upierają się sztywno co do jakiejś tam bardzo wygórowanej kwoty, ale są otwarci na rozmowy i na podwyżkę płac w tym roku, ale no, musi być też wola z drugiej strony. Dziękuję. Jeszcze, czyli jeżeli nie będzie zapowiadań podwyżek, strajki będą kontynuowane nadal, tak? Akcja będzie prowadzona nadal, no bo akcję może zakończyć podpisanie porozumienia, bo mówię, mediacje na tym etapie tutaj przez tą organizację związkową już się zakończyły. I teraz mogą być, może być albo podpisanie porozumienia z pracodawcą, z udziałem również prezydenta miasta, albo będzie akcja zaostrzona. A może dzisiaj o mój dom i moich całe towarzystwo, żeby mieli jakoś lepsze życie, bo oni mają ciężką pracę, bardzo ciężką. Ja tyle lat jestem, to widzę, co się dzieje. W dzień i w nocy muszą pracować. I nieraz dużo przykrości otrzymują, bo to ludzie są różne i takie uwagi. To idzie ze sercem do niej, a oni nie ubliżają. Ile takich jest spraw? To jest przykre. I dlatego się chcą, żeby jakoś tam mieli to wynagrodzenie jakoś trochę lepsze, bo przecież to ten, co tu nie jest, nie patrzy na to, to nie wie, czy jakie to są obowiązki, jaka praca. Ale jak się tu jest i się patrzy na to wszystko, to naprawdę jest ciężka praca i przykra. Nieraz dużo przykrości mają. Oni to już muszą przebaczyć i ładnie, łagodnie zrozmawiać. Nie powie, że ty taki czy taki jesteś. Jeszcze uśmiecha i łagodzi jeszcze te wszystkie nieprzyjemności. Ich praca jest bardzo ciężka, zarówno pracowników socjalnych, jak i opieka medyczna. One się tak napracują i fizycznie trzeba być odpornym, ale i psychicznie, bo to są ludzie bardzo chorzy, z demencjami w większości. I naprawdę współczuję im i za te pieniądze, które tu zostają, to naprawdę jest mało. I tak powiem, spuentuję krótko. Żeby na miesiąc przyszedł ktoś z ratusza i tu sobie popracował, na pewno by nie wytrzymał, w ten sposób powiem. Bo to jest zbyt ciężka praca. Oni tylko by, jasne, że tak ktoś z ratusza przyjedzie i spojrzy, a no to chodzą czy tam. Ale to nie jest tak, jak ktoś sobie myśli, tak, bo to pozornie wygląda dobrze, ale to jest bardzo ciężka praca, zarówno personelu medycznego, jak i administracji. Powiem krótko, nigdzie więcej nie chciałbym być, bo tu jest opieka naprawdę elegancka, w ten sposób powiem. Sytuacja od początku no, była taka, że postawiła Związek Zawodowy Pracowników postawił postulaty. Oczywiście one były skierowane bezpośrednio do mnie jako pracodawcy, bo w sporze zbiorowym ja reprezentuję Urząd Miasta i placówkę, czyli Dom Pomocy Społecznej. Doprowadziliśmy do tego, że rozmawialiśmy, tak? Ja wiem, że nieraz strona związkowa mówi, że rozmowy, ale bez rozmów znowu byłoby jeszcze gorzej, byłby totalny impas i te rozmowy miały doprowadzić do rozwiązania sytuacji. Zaproponowano podwyżki. Ja jako dyrektor mogłem rozdysponować pewną kwotą pieniędzy podwyżki. Te podwyżki przyznałem w maju i w czerwcu. To są podwyżki w kwocie od 205 do 470 zł. Otrzymał je każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Strona związkowa twierdzi, że to są wciąż podwyżki niezadowalające. Rozmowy
po tych podwyżkach dalej były kontynuowane. Zostało przedstawione takie stanowisko, że sytuacja też samorządów się troszeczkę zmienia i niestety, ale jedyne co dzisiaj mogą zagwarantować ja jako dyrektor Domu Pomocy Społecznej, najbliższe rozmowy w poniedziałek, które być może no, wiele wyjaśnią, tak? Czyli no zobaczymy, ale może tak być, że strona związkowa będzie zadowolona.